Siema, siema, jestem Riot Gplay, to jest kolejny odcinek z naszej serii Podwórko Collins i witam was w niesamowitym odcinku, w którym pokażę wam nowy nabytek, który nas wyniósł sporo pieniędzy, a za chwilkę wam podobnie pokażemy co i jak to się prezentuje. Ze mną oczywiście jest Krzychu, gdzieś tam coś robi przy maszynie, zaraz wam pokażę. Sadzę z nami widzowie na czacie, możesz też być tutaj na tym czacie razem z nami, więc spadajcie na Twitcha od poniedziałek, od 17 do 22, bo tam wtedy właśnie streamujemy. Przy okazji, czy coś się zmieniło według was w kadrze od ostatniego odcinka? Jeżeli tak, dajcie znać co, a myślę, że sprawne oko coś powinno wychodzić, bo dosyć może proste, ale nie do końca uważalne. Jak ktoś zgadnie, to dostanie ode mnie niewydanego moda. Żartuję, nie dostaniecie modów niewydanych, ale nie, tak serio, no ten. To się zmieniło, tak po prostu. Dobra, więc jak ktoś to... słuchajcie, z kurwkami jest taka sprawa, że tutaj powoli... A, cielaków nie widać w ogóle. No, cielaki będziemy sobie sprzedawać oczywiście z tamtej obory, która nam się spaliła. O, z tej tutaj. Zaraz wam pokażę. O, hucniemy. Z tej to się spaliła, więc to oczywiście wszystko jasne. No i dzisiaj ruszamy na podbój pól, będziemy jeszcze pakować trochę chyba, a może też pszeniczki jakieś tam ogarniać. Więc zaraz zobaczycie co i jak. A najpierw może prezentacja maszyny, już widzicie, że tam stoi sobie. Krzychu mówi, że coś tam przenieście działa, więc za chwilkę ujrzy światło dzienne ten projekcik i proszę bardzo, oto i on. Jest przed nami New Holland, tak jest. Coś brakowało takiego żółtego, coś takiego dużego. I to jest fajne, bo to jest jakaś tam nowa wersja, jakaś taka fajowa. Gdzieś tu Krzychu jest. Sosnowiec, level 259, tak jest. Siema Krzychu. Oj, poczekaj, jeszcze film dokręcę, no tylko... Żeby nie przyciekało nam. O, siemano. Siema, co tam, dłubiesz się w tym wszystko już... ogólnie nasmarowane, tak? Nasmarowane, przesmarowane. Dobra. To co, może bliska, króciutka prezentacja tej maszynki. Powiem też o kosztach, jakie tak za nie były, bo ogólnie za kombajn zapłaciliśmy chyba... ile ten było? 170 tysięcy? Chyba tak. 180 tysięcy? Jakoś tak, coś koło tego. Do końca ceny już nie pamiętam, powiem, że było za dużo i musieliśmy troszkę tam sobie gadać, bo patrzyliśmy na oferty na Elixie, jak to wygląda. I taki kombajn w takim stanie, czyli właściwie prawie nowym, kosztował właśnie coś koło tego, więc za cały zestaw chyba żeśmy dali niecałe 200, nie? To nie pamiętam dokładnie ile tego jest, ale naprawdę się wykosztowaliśmy. Tu też stoi nasz Deutschfahr, jest przygotowany też pod odbiór masej. No, więc całkiem nieźle, za chwilę też wam dokładnie pokażemy go co jak, tylko najpierw może Krzychu pójdziemy, pokażemy ludziom co się dzieje na budowie, bo powstało już coś, bo murujemy to z cegły, więc jak widzicie już ściany właściwie można mieć, że stoją, są wymurowane. A co to będzie? No to chyba się już można domyślić powolutku, że to będzie kurniczek. Tak jest, będzie kurnik, także fajowy kurniczek tutaj powstanie w tym miejscu. Sąsiad, który tam mieszka, się cieszy bardzo, że będzie kurnik. No, więc już mamy tutaj dużo tego placu kortogarniętego i jeszcze mamy sporo miejsca. No mówię, wiesz, koło chaty, nie? Nawet ten okno zasłania wszystko. Trudno, no. Tu moja działka już jest. Mogę sobie ten blok postawić nawet. Nie, no. Gospodarstwo się rozwija, trzeba coś tutaj robić, a też chcieliśmy trochę więcej miejsca, więc tak to właśnie wyszło. No i myślę, że będzie jako tako wyglądać sobie to, więc zobaczymy w przyszłości, co jeszcze się będzie działo. Na kolejnym, mam nadzieję, filmie pokażemy już wam tutaj może dach skończony albo coś. Póki co na razie mamy tylko ściany wbudowane, więc jakoś tam powolutku to sobie leci. A my może nie powolutku, a szybszym tempem polecimy do naszych sprzętów i pokażę wam, jak to wygląda. Header 6,1 metra, New Hollanda. Proszę bardzo, taka oto maszynka. Może wygląda tak trochę słabo ten headerek, ale w planach jeszcze jest zakup trochę większego gdzieś na przyszłości, nie? Pojemność 7000 litrów w zbiorniku, całkiem spoko. No i co? Jest teraz nakrzyczka zarejestrowana, także Kolonia KR861. Także to jest bombajn Krzycha. Bombajn. I oby sobie tam jest bomba. Tak, oby sobie służył. A tu jest jakaś restauracja? A, tu nie ma, to nie przerejestrowany jeszcze jest. Deutschfahr. Już nie będzie. Trudno, kij z tym. No więc New Holland TC59, jakby jeszcze ktoś nie wiedział. Z nową kabiną. Więc myślę, że fajna to jest rzecz. Dosłownie
niemalże identyczny co ten, bo ten ma chyba 5,5 metra header, ten ma 6,1 metra, więc o 60 cm szerszy. Zbiornik ma 700 litrów większy, więc bardzo podobny. A możliwość upgrade'u jeszcze jakaś jest, więc zawsze ten header możemy dokupić większy, bo był w zestawie też fajny. No i myślę, że to git. Zmień tytuł stream ma Pausada, a już trudno, niech będzie tak. Będziesz się świetnie teraz na odcinku zmieniać. To co, Krzychu, ruszamy chyba na pola, nie? Dobra, koniec tego gadania, przejdę do kombajna, ja ci pozamykam te. No. Czekaj. Najpierw prawa. Czekaj. Okej. Okay. Dobra, jedno i teraz jeszcze z lewej. Czekaj, czekaj, bo to jest... No. O, widzę. Elegancko zamknąłeś, Krzysztof, super. Dobra. Niech będzie włożone, nie? Czekaj. O, otworzymy sobie zbiornik jeszcze. Elegancko. No co, jedziemy, nie? Jedziemy. Powiem wam bliska, że naprawdę fajnie, że w końcu to gdzieś tam we dwóch tutaj... Wiecie co? Szefku, zatrzymam się na chwilkę. Muszę tam oczywiście zrobić save'a jak zwykle klasycznie, ale chcę ściszyć muzykę, bo strasznie na dupca to i się nie da po prostu słuchać tego, nie? Gdzie jest ta muzyka? Całość zmniejszę sobie tak po prostu. O! Dobra, bo strasznie głośno to było, nie? No. Więc ruszamy sobie na rzepaki, pojedziemy sobie tędy akurat. Nie wiem, tam się zmieścisz? Ja się tu zmieszczę? Ja się zmieszczę, spokojnie. Ja tam już trochę przerysowałem nowy kombajn, ale trudno. Kierowca, bombowca. Tak, ogólnie jest to wersja też Hydro Plus, jak widzicie, więc... no, co jak co, sprzęcior fajnie. Może pojedziemy sobie już tędy, co? Koło budowy. Spoko. Żeby tam nie jeździć po drodze, nie? Tylko zajdziemy z razu na przestrzał i tam się rozłożymy. Ile z maszynami. Maksymalnie na godzinę? No tu on ma tutaj... nie wiem, ile ma maksymalnie. Maksimum ma 30, nie? Ale to pewnie będziemy jeździć... No tak z dycha będziemy kosić sobie, nie? No tak, dobra. Bo ja do 23 mam maksymalnie. Okej, okay, dobra. Ja tu gdzieś się teraz rozłożę na górze, tam nie będziemy tam... Jedziesz koło mnie, czy jak będziemy jeździć? No gdzieś tutaj się zaczniemy, nie? Dobra. Tak. Więc także maszyny nasze tutaj, jak widzicie, całkiem pokaźne teraz. No i co, w końcu cieszę się, że mamy jakiś tam kombajnik, bo jak mówię, brakowało nam trochę tego sprzęciku. Mamy teraz drugi. No i co, 186 tysięcy na koncie. Cały czas budowa postępuje, na budowę oczywiście kurnika mamy kasę, ale na odbudowę na gospodarstwa jeszcze nie bardzo, tylko że wiecie, tu już plany ruszyły i trzeba ludziom popłacić, także no wiecie jak jest, nie? Krzywy tam elegancko rozkłada. Ty co jest? Co? Wariuje. O, dobra, już git. A, przekaz, skoro to jest, to już podłączę sobie też kable. Kable łapię. Okej, okay. Dobra. Sieczkarnia włączona, więc git. No, więc tutaj mamy taką fajną opcję, że możemy sobie zająć tą sieczkarnię w ten sposób i mamy po prostu na słomę, ale dzisiaj korzystamy z sieczkarni, także... no, myślę, że to będzie też fajny momencik. Też spoko, bo tego kompania nie widziałem na żadnych seriach, także fajnie. O, stół się teraz założył do rzepaku, więc fajnie. Fajnie wszystko dzisiaj, nie? Super, kombajnie. Elegancko. No, także jadymy. Tam już ruszasz powolutku, czy jak? No już koszę. A, o drugiej strony ruszyłeś. Myślałem, że będziemy tutaj jeden przy drugim, ale spoko, możemy też tak robić, nie? To mogę ci tam ten zajechać wtedy. Nie, dobra. Obkosisz też tam... znaczy ja obkoszę tu poprzeczkę, ten tam od drogi, co byliśmy, dobra? No. Żebyście też mogli ci zawracać sobie powolutku. O, a tutaj widzę, że przyjadymy sobie tędy. No, także może motowidła trochę podniosę. O, podniosę trochę motowidła. Myszka mi jakiś sponsoruje? Jak to? A, że tam? A, coś tam sponsoruje. także tego. Jak mówię, co chciałem powiedzieć? Coś chciałem powiedzieć, kurczę, zapomniałem. Bo siedzi się reklamka, tak? Z tego, z tej stronki. No to niedobrze, że się siedzi, ale też. Szkoda, że na odcinku też, ale dobra, trudno. Tu jak widzicie trochę też nie popryskane, bo tam Krzyszkowi kazałem tutaj zrezygnować z tego pryskania, miałem tu sam zrobić to na odcinku, a jak widać zapomniałem po prostu. Więc też lipa. Zapomniał. Zapomniałem to pojechać na odcinku, nie? Ale trudno. Ty grasz na kilogramach, czy jeszcze masz litry włączone? Nie, ja na litrach jadę normalnie. A, na litrach, okej. Okay. No. Bo właśnie ten, ja gram na kilogramach. I tak sobie właśnie myślę, czy może by nie przejść jednak na tej licy sportem, bo tak trochę... Nie wiem, czy jak kosimy to jest dużo, czy to jest mało, nie? Wreszcie po prostu muszę nauczyć się tego wszystkiego. Na razie... Wreszcie nie, nauczę się na tych kilogramach, będzie git. Ale spoczko. No i fajnie, ludziska, w końcu, że dwa kombajny. No bo...
I jest to dla nas duży plus względem koszenia. Teraz na przykład kosimy rzepaki, Krzychu by po prostu nic nie robił i by się nudził, nie? Ewentualnie co tam mógłby porobić, to najwyżej... O, wbijaj się, tędy zaraz jeden za tobą, nie? Spoko, spoko. I jedynie właśnie co mógłby porobić, to najwyżej mógłby, nie wiem, coś tam z obornikiem podziałać albo coś. A tak zawsze możemy fajnie we dwóch akcji ogarnąć sobie. I też to jest gdzieś tam też spoko pomysł nawet na tego typu rzecz, nie? Także nam jak najbardziej... O, tam trochę sąsiadowi... Nasypałem. Trudno. Myślałem, że ja. Ale nie, ja. Ja nasypałem. No i git. I czemu ten kombajn? No bo słuchajcie, za rok właściwie będziemy mieli już bardzo dużo pól. Dojdzie tam myślę spokojnie jakieś 3 hektary dodatkowo. Także 3 hektary na koniec to jest sporo. No i przez te 3 hektary będziemy musieli tu pewnie... No dwa kombajny będą jak najbardziej przydatne, nie? Także trochę się poszli tak... że tak powiem... Do przodu bardzo. Ale zaufajcie nam, że to jeszcze wszystko jest dużo przed nami i dużo to się też pewnie będzie zmieniało. Najgorsze jest to, że nie ma modów w ogóle i że jakichś takich fajnych maszynek na modhubie starszych nie możemy znaleźć. A właśnie nie chcieliśmy kupowanego kombajnu, tylko używany. No i New Holland padło, że będzie to dobra opcja, nie? Dla nas. Cześć Robert, tak jest oczywiście, że nagrywam teraz na YouTube'a, także lecimy. No, więc kurczę, spoko, że jest New Holland, bo mieliśmy jakieś może case'a, albo może coś tam jakiegoś, coś innego szukać, nie? Ale mówię, dobra, będzie New Holland, pasuje ten bardziej serwis mamy pod nosem, więc jakby to się zepsuło, zawsze możemy do nich zawieść i też by nam to mogli to ogarnąć, nie? Także super sprawa. Więc co powiem z tobą w sumie? Spoko. Raz przy razie będziemy działać, nie? I myślę, że wiesz co, jak będziemy jechać w drugą stronę, to się możemy obrócić, bo pewnie trzymasz około 60%, nie? 63. No, to potem dojdzie do końca, się obrócimy, żeby już sobie wysypać, nie? Ja, dobra, też, może, ja też może skoczę już po ten, skoczę po zestaw, nie? Spójrz. Więc samo git też będzie. Robert, podłoga TV412, pozdrawiam oczywiście. Proszę, ja mam jechać teraz? Nie no, po lewej stronie myśmy, nie? Żeby się wysypać. Znaczy tak, ale to w tą stronę pojedziemy i potem wrócimy sobie, nie? A, dobra. No bo zresztą starczy zbiorniki, a wtedy nie? Będziesz miał rurę do środka jakby, nie? Będziesz miał... wiem, ale pojedziemy i się odwrócimy, nie? A, dobra. Rozumiesz? Dobra, to jest moment. No, bo tu akurat będziemy koło tego przejeżdżać, koło tego placu, więc luzik, nie? Dobra. Nie no, fajnie ci jeździ, kurczę. I też spoko, że ten kombajn jest taki na środku, na przykład jak tamten, można zobaczyć, że to jest strasznie szeroki kombajn, nie? Deutschfahr jest strasznie wąski, ale jest że headerem, tylko wąski tak ogólnie budowa, nie jest wysoki. A ten jest taki właśnie trochę grubszy, więc stali inna bryła kombajnu, a przy okazji naprawdę wygląda, no kurczę, fajnie, nie? I też ta kabinka z tymi tutaj, z takimi elementami na szybie, wiecie, że przy krawędzi jest zaciemniona, też spoko, nie? Bardzo fajnie wygląda, szyba w ogóle nie jest jakoś tam specjalnie taka pobrudzona jak na przykład w tych innych maszynach, tylko jest taka zrobiona, no nówka, nie? Wytarta, elegancka, szybujna, aż się po prostu chce grać, nie? Fajnie, też bliżutko to mamy wszystko ogarnięte, widzimy jak się sypie, duży jest ogólnie, duża jest ta szyba za nami, także wszystko elegancko, nie? Okej, okay, wiesz co, może jakoś tutaj, albo dobra, ty podjedź. Ja zaraz to się odwrócę i będzie git. Szybko idzie. No nie wiem ile na gorąco odcinek, 16 minut mamy odcinka. A kładziemy już takie nawet spare pole, nie? Więc wiecie, jak my teraz będziemy szli w mocne kawałki i mamy też w planach sobie zakupić pole 93 i połączyć się z 92, to tam we dwóch jak wjechać to będzie must have, nie? Wiecie, to będą akcje, które naprawdę czekamy, nie? Ile procent masz? 87, 88. A tam ten samo, widzę. A no tak, bo słuchaj, ty masz troszkę mniej litrów zbiornika, ale ja mam szerszy header, więc w sumie wychodzi o to, że tankujemy tak samo, nie? No. Ogólnie coś ciekawe w tych kombajnach, to może wam pokażę? Rura, nie? Znaczy w tym kombajnie, bo jest strasznie wysoko. Tak jeszcze pamiętam te kombajniki. Wiesz co, Krzychu? Może jak tam na razie masz tam luzik, nie? Ja już to... na 100%, nie? Okej, okay, to ty możesz zapytać mojego 100%, a ja sobie skoczę po masajka, okej? Okay? Dobra. Gdzie ten masaj? O, czekajcie, przejdziemy sobie na gospodarz, tak trochę brzydko się teleportniemy, ale przejdziemy sobie, o, jest nasz masaj. Zasiadamy.
Właśnie w ogóle, Masję bardzo długo z nami już jest na tej serii. Ale dalej ma spoko konie i myślałem też właśnie o tym, czy może by go też nie wymienić, albo w ogóle nawet nie sprzedać. Bo mamy cztery ciągniki, które są w sumie naprawdę nam póki co tak potrzebne, niepotrzebne, nie? Wiecie, jak ktoś nam jest podpięty, bierzemy drugi i tyle. Ale z drugiej też strony fajnie mieć taką różnorodność, więc pomyślałem właśnie może tym Masekiem, żeby trochę go wymienić, może kupić coś innego na przykład, nie? Więc myślimy nad tym, co tu jeszcze by zrobić, ale chyba na razie Masy z nami zostanie jeszcze. Zresztą nie wiem, nie? Na pewno musimy jakieś pójść w pola. Pójdziemy w pola, to wtedy zaczniemy bawić się w sprzęty większe trochę, no bo teraz póki co te sprzęty, które mamy i tak są spore, nie? Na to, co tutaj jest posiadane. Okej, okay, już do siebie dojeżdżam. A, tam ruszyłeś? No, no, no. U mnie jest full? No, to jest ten, cofnę. 99, dobry, już się będę ten. Okej. Ogólnie ten z tego New Holanda właśnie sypie się teraz wolniej ziarno, nie? Nie jest tak jak na przykład w Dojczwarze, więc troszkę tu jest inaczej. Więc to Krzychu, może teraz ja popatrzę z tyłu, jak on chodzi. Zamienimy się komunikami? Spoko, spoko. Ej, Dojczwar jest jednak taki kanciasty, taki obudowany, taki stary, nie? I długi strasznie, zobacz jaki Dojczwar jest długi, nie? No. Mega długi jest, a na przykład ten New Holland to taki króciutki, ale szeroki, więc to dlatego taki zbiornik jest, nie? Masz może wina też tego, że jest... Nie no, jeszcze jest dłuższy ogólnie, no nie ma co mówić. Do góry idzie, nie? Zbiornik, a mój nie. No a to jest ta dostawka chyba, nie? Tej dołożona, bo normalnie byłem mniej. A, no, no czy tak. Tak mi się wydaje chyba. Chyba tak. Sprzedaj USA i tura do Masaya. Ale tur do Masaya, czy by się przydał? Oj, nie wiem, czy by się przydał tur do Masaya. Też był plan, żeby sprzedać tego, 16 za to raj kupić coś nowszego, nie? Żeby a, był żeby dwa karty sprzedać, ale... lekkich tych. No, nie no, zostałby pewnie Zetor, bo on właśnie do lekkich by się nadawał, nie? W sensie, żeby te dwa sprzedać, a kupić coś nowszego, ale też do lekkich takich rzeczy, nie? Jakby. Aha, że takie coś. No. W ten sposób. No w sumie też to jest do przemyślenia. Oraz właśnie też chcemy iść w takie rzeczy jak... chcemy mieć takie rzeczy tutaj jak starsze maszyny albo takie używane po prostu czy coś, tylko a nie takie same nówki, nie? Więc no, na razie póki to się trochę tego sprzętu jest i jest czym wybierać, ale być może będzie tak, że niedługo no przestaniemy właśnie iść w stronę takiego złomu i pójdziemy w coś nowszego, bo po prostu nie będzie w czym wybierać, nie? Jak na razie jeszcze jest git, więc wiecie, nie ma tragedii, nie? Ale no za chwilę może się to zmienić, więc też może być różnie. A, tam jeszcze dokończasz ten tego pypka. Mhm. Ej, nie, serio, wydaje mi się, że to, że mamy teraz naklejki takie te nowe, to jest duży plus, nie? Bo jakby były te stare, to wyglądałby średnio, a te nowe naklejki są fajne, nie? Głupi tylko znaczek, a znaczy, nie wiem jak wyglądał te stare, ale... Po prostu masz taki zwykły napis, nie? New Holland i tyle, a, nie? No to... Nie, to jest spoko, to a tu masz jeszcze ten kolor, nie? Mhm. Także myślę, że naprawdę spoko tu opcja. O, widzę, że się to wyświetliło nam jakiś komunikacik z tym, więc też git. Okej. Ej, zabierasz teraz? Zabierasz teraz. Chyba tak. Przejazd, no to git, fajnie wychodzi. No i też tutaj mam też takie fajne poletko. Ono się nazywa 56. I tak kmin nad nim. Popatrz, mamy też takie krzaki wielkie, nie? No. Bo jakby na przykład zrobić taki myk, żeby zrobić jakby z tego pola takiego banana trochę, na przykład, wiesz co chodzi? Żeby ono sobie szło od tych krzaków, powiedzmy trochę je powycinać te krzaki i zrobić tak wzdłuż znaczy, drogi, nie? Tym polem połączone co kosimy teraz? Tak, no. Że dalej byłyby dwa pola, tylko ja tamto by dalej było proste, a to było takim bananem trochę, nie? A, no okej. Okay. Jeśli by dalej jeździły krzaki, nie? Mhm. Siadę sobie teraz, nie? Chyba zdążę. Czy nie zdążę? Zdąży. O, nie zdążył, no dobra, dzięki, że zatrzymałeś. Ty, no i powiem ci... Chyba jest to skończymy na jedno pole, powiem ci, naprawdę. Możliwe. To się pochali na to na przykład koło gospy, nie? Tam co jest. No, no, no. To zawsze fajnie by to wyszło. Szybciutko i... I git. No kurde, panie! Chyba to powinniśmy to wyknąć na raz. Tak, chyba tak. Zaraz, tam jeszcze kamerę muszę wstawić, bo mam taką jakąś taką dziwną, że... Aha, dobrze, jest tylko po prostu ten. Tak wygląda dziwnie. Nie no, panie. Ja jestem co tanie podjadny po prostu kombajnem, bo sprzęt naprawdę niewiarygodnie
dobry. Jak na nasze maszyny, to na pewno też będzie git. Tym bardziej, że jeszcze chociaż, jak mówiłem wcześniej, jest opcja do niego oczywiście dokupić sobie header trochę nowszy, więc bardzo możliwe, że sobie wymienimy header. No trochę szerszy gdzieś tam potem, ale póki co nie będę z tym jeszcze wariował, nie? Wiesz co, to może tak, ty dorób sobie tutaj wszystko, ja pojadę się wysypać. I potem przyjadę po prostu maszyną, czy no, zestawem tym z szczepami na drugie pole, okej? A, czekaj, bo tu jeszcze jest ten, z drugiej strony tej. A dobra, to tak jak mówię, dokończysz sobie tutaj i potem pojedziemy już na nowe pole we dwóch, nie? No, no, no. Więc dobra. Ja to zabiorę masejka. Ty, no przyczepa jedna będzie z tego nakoszona, nie? Więc co robicie? Dobra, to sobie jeszcze skoczymy na nowe pole, znaczy nowe, na pole koło chaty. No i kurczę, myślę, że tak powinniśmy się fajnie wyrobić do września z tą budową kurnika. Jeżeli to już kurniczko sobie powstanie, no to wiadomo, że... A, bo mieliśmy sobie kupić chyba tylko te malutkie kury, nie? Z tego co pamiętam. Malutkie? Tak, mały być malutki, one by się nam zwracały powolutku, nie? No, no, no. Że byśmy kupili... Co, co? Na początku się nic nie zwróci, nie? Na początku nie, ale po pół roku dopiero one urosną. I wtedy jak już urosną sobie te kurki, to będą dawać tam... będą się już mnożyć też powoli, nie? Także to też fajnie, że w ten sposób możemy sobie to ogarnąć. Okej. Okay. A, zgasiłem go, dobra. To wiesz co, to może już pójdę na nowe pole, nie? Ty tutaj dokończysz. No spoko, spoko. Skąd masz te shaderki? No sam sobie tutaj, że powiem, ustawiałem, nie? Żeby tak wyglądały. Także nawet jakoś tak to wygląda. Nie biorę chyba tego headerku, nie? Bo jest niedaleko nie, to pole. Nie się wózka. No. O matko, dobra. Też gram teraz na shaderkach? A, no jakiś tam gram, no, dobra. Mam takie delikatne teraz shaderki, bardziej stałem teraz na oświetlenie z filtrów NVIDIA, a to jest tylko taki, wiecie, lekki refleks, żeby tam coś nie było tak brzydko. Refleks chudego byka, nie? O, czekajcie. Myślałem się. Ty, powiem ci serio, myślałem, że Deutsch Park jest, będzie dużym kombajnem, ale ten, no to naprawdę zrobił robotę, nie? No, no, no. Jak się ustawia, zaraz powiem ci, Robert, po odcinku, dobra? Ej, tu mniejszy plon jest. Większy kaderem, nie? No, teraz mniejszy? Większy. Co, co? Mniejszy plon, czy jak? No, mniejszy niż był rok temu, nie? A. Nie wiem, czemu, czy tu azot jakiś był słaby, czy może PH nie było dane za bardzo? Chyba PH, jak już. Bo teraz widziałem, że mi się PH świeci na dwóch polach na żółto, więc pewnie trzeba będzie coś tam posprawdzać z tym, nie? No, ale... Fajnie, jak w kombajnie, można powiedzieć. No i coś, ja mam do was tutaj, coś, czym miałem wam mówić, dzisiaj się trochę się wygadałem, więc tak naprawdę brakuje mi tematu do rozmowy. A, pytanie jeszcze do was, może bardziej Krzychu do ciebie i do widzów na czacie też. Kiedy będziemy burzyć tutaj tą starą oborę, nie? Bo myślę, że po żniwach to będzie dobry moment, jeżeli sobie to ogarniemy, bo teraz są żniwa i w te żniwa mocno idziemy. Nie wiem też, czy jest sens pokazać wam żniwa na przykład pszeniczne. No bo już były żniwa jęczmienne i raczej nic się za bardzo nie zmieni. Więc po prostu to jest to samo, nie? A mniem ten temat, najwyżej tylko zrobić jakieś tam prostowanie i zbiarnie belek może jeszcze. A tak poza tym to no. Może byśmy... Co? Dokąd? No, żebyśmy raczej po żniwach zaczęli burzyć tą starą no oborę tak, i garaż, nie? Mieliśmy podobny odcinek, nie? Jakby w następnym miało być. Już po następnym mieliśmy burzyć? No. A. No. To będziemy burzyć, nie? W następnym. No i pytanko, co tam też będziemy robić? Na razie nie wiem, wydaje mi się, że zrobimy sobie po prostu może pusty plac taki, nie? No plac, trzeba... A potem trzeba jakieś załatwić, nie wiem, no pozwolenia na ten. A. Przecież, no ja wiem czemu my czekamy, przecież zapomniałem na śmierć. Przecież czekamy na odszkodowanie, nie? Na decyzję o tym. Mhm. Czy dostaniemy, czy dostaniemy, nie? No właśnie. Bo przecież ta firma, która zakładała te panele, ona zostanie pociągnięta do odpowiedzialności, żeby nam to odszkodowanie jednak zrekompensować cały ten budynek, nie? Bo przecież to się wszystko zajęło. No i trzeba to jeszcze dokładnie sprawdzić, nie? Tylko ciekawe ile tego będzie, nie? No za dużo na pewno nie. No nie, no raczej nie zostaniemy specjalnie dużo. Chociaż ponoć odszkodowania są takie wypłacane, że czasami się opłaca spalić sobie garaż, żeby dostać za niego kasę, nie?
Tylko wiesz, to było, połowa była z dofinansowania, nie? Te panele, nie? To wiesz. No tak, a no tak, przecież połowę teraz zapłaciliśmy my, no. No więc też trochę słabo. No ale nic, zobaczymy. Zobaczymy, jak to jeszcze wyjdzie, jak ta sprawa wyniknie. Myślę, że kolejnym razem zobaczymy się raczej końcówką lipca, albo nawet może początkiem sierpnia, więc wtedy będziemy więcej wiedzieć. No i miejmy nadzieję, że wszystko potoczy się po naszej myśli. Prokar to przekonami zarządził, że w miejscu obor nie będzie niczego. O, będzie mijanka. Jedziesz pierwszy? A mogę, jak już wstaję. To jedź, jedź, no. No więc zobaczymy, co to będzie, czy nie będzie niczego, czy coś tam. Ale no w sumie tak już tak trochę myślę o tym, co będzie już w tym miejscu. No i raczej pokusiłbym się o budowę czegoś takiego. Coś na maszynę, nie? Raczej. Nie wiem, czy będę chciał robić kolejne obory, to nie. Bo obory koło domu to raczej nie pasuje, a dwa, że też no kiepsko, nie? Tym bardziej, że tam mam też taką górkę, więc... znowu. No, wystarczy, że już kurnik to jest postawiony i tak jedna tu obora, druga tam. Wreszcie, akurat te dwie obory są w fajnym miejscu, bo pasują wtedy, nie? Ale jak chodzi o obory przy chacie, to będzie słabo, nie? No. Pismo już poszły, z prawnikiem pisaliśmy, więc warto poczekać, bo tam była cała masa niedociągnięć. O! Mariusz widzę ogarnięty w tym temacie, no i elegancko. Inspektor budowlany z pierwszego zdarzenia napisał nam właśnie, że będzie na to czekać. Ej, to sobie git, jakbyśmy na przykład sobie po prostu ogarnęli dosłownie wymianę budynku, nie? No. Na nowszy. Tylko mimo to szkoda, że nie ma paneli, nie? Bo kurde, panel dawa nam cały czas dokut, nie? A teraz jesteśmy po prostu bez tego, więc... Więc lipa. Ty, ja to zacznę w ogóle projekty na panele, na ten, na dom i garaż, nie? Ty w ogóle... Teraz nie wiem, czy... Przecież... Jeszcze. Przecież mieliśmy z nimi umowę podpisaną na te panele, na garażu i na chacie. Ale raczej po tym incydencie chyba nie będziemy z nimi współpracować, nie? No tak słabo by było. Dobra, to wiecie co? Mogło się zdarzyć każdemu. Kładźcie na dom teraz. Już to nie wasza wina, nie? Nie, no ale tak, no najwyżej... Będzie pretekst do remontu domu. Najwyżej, znaczy tak będziemy chatę remontować, nie? To już blisko też mówiliśmy, że raczej gdzieś... Ej, może w zimie będziemy remontować. No może. Co mam w zimie do roboty, nie? Przecież. Ja coś ciekawego postawię w garażu, będziemy tam spać na razie, nie? No tam, przykrobak tam masz ten. Tak, no spali, pościeli się i jedzie gim. Biuro masz tam, o. A, wyski do biuro tam jest, ale jest jakaś sofa jeszcze? Nie wiem. Nie wiem, czy jest sofa, ale wiem, że jest ten. To się z domu tego weźmę i wstawię. Tak, przyjdzie się wersalkę. Nie. No, także... Dużo planów, ale fajnie, bo z sezonem ta gospa wygląda inaczej, mamy nowe maszyny i o to chodzi, żeby to po prostu cały czas był rozwój, a nie jakaś taka wegetacja na tym samym miejscu. No bo raz, że dla was byłoby to mega nudne, a dla nas by się nie chciało grać, nie? A przypomnę, że my mamy prawie 300 godzin w tym save'ie, także to już naprawdę jest sporo. Sporo roboty, nie? Sporo roboty było i ten. I sporo też ciekawych rzeczy się robi tutaj, nie? Także fajowo. O, tam trochę ci ten. Podgryzam. Dupę haczy. No, dupę haczy. Ty, no i git, powiem ci Krzychu, mam 28 minut odcineczka. Samo git. Dokończymy to, wysypiemy się. Nie, mistrzu, ja tego nie ustawiałem, wiesz, bo to jest stream Elementsa. Może trzeba coś w konfiguracji sprawdzić tego na stronce, nie? Więc to tak bardziej tam było sprawdzić trzeba. O kurde. Masz fula? No. A, dobra, to ja cię wysypać, nie? Ja zanim dojadę, to tam też trochę będzie mi zejdzie. A tobie się wolnie wysypuje, także... I co, z rzepaki do silosu chyba nie sypiemy, czy sprzedajemy od razu? Do silosu chyba, co? No, w sumie do silosu. Lepiej zamrozić na razie sobie pieniądze, żeby ten... Żeby nie wydawać jeszcze kasy, bo... Z kurnikiem trochę nam zejdzie, a właśnie, kurnik! Za ten etap budowy, który tu widzicie, zapłaciliśmy 30 tysięcy, nie? Czyli wylanie posadzki oraz postawienie murów. Z materiałami 30 tysięcy nas wyniosło jak coś, więc już mamy to wszystko odjęte. Sorry. Więc 30 koła, dobra. Jesteśmy już tam z nimi na czysto. Teraz czekamy na ludzi, którzy będą tworzyć nam, znaczy tworzyć, na ekipę, która będzie nam robić tutaj dach. No i po dachu pewnie będziemy już szli w zakładanie wentylatoru zapewne. I tego całego sprzętu, a na końcu podłączenie już prądu, nie? Żeby to wszystko już działało. Prądu, wody, nie? Bo to też wszystko będzie potrzebne. Jak ze środka się siedzi i się wysypuje, to tak ten słupek od tych dziś przeszkadza, nic nie widać. Tak? Centralnie ten słupku, no, się sypie.
19 zł 20 groszy. Ej! Pieniądze mi padły. 19,20 mi gdzieś wypadło z kieszeni. Zaraz, gdzie to leży? Czekaj, zaraz to sprawdzę. Kanik, a witam, witam, dawno nie podsłałem cel nadal auto. Tak jest, tak jest. Dziękuję panie Kanik za pieniądze, które się zdawały z kombajnu. Bardzo dziękuję. Żubli dla ciebie oczywiście, a my czasem sobie skończymy odcinek. Bardzo dziękuję, żeście tutaj byli. Zapraszam na kolejne odcinki z naszej serii. Do kolejnych właśnie odcinków. Trzymajcie się, dajcie znać, co sądzicie o naszym nowym kombajnie. No i cześć, pozdro. Na razie. Pa, pa.